Okej, tam z powrotem. Ja lamię nawet w OBS-y. Ja lamię wszędzie. Jestem lamą nad lamami. Nikt nie jest taką lamą jak ja. Dobra, idziemy. Idziemy bić się dalej. O, rozwaliłam jakiś słup. Boże, Hubert! Ćpałeś coś? Podziel się. Cześć, ludziki, mogę was zabić? Co? Autobus do domu mi uciekł. Wjechał ci do domu? Aha! No ja mam różne czerwone soczki. Przerażasz mnie, Hubert. Dobra, jakiś Iwan, który ma bóle brzucha. Cześć, Iwan. Okej. I idziemy tutaj do jakiegoś King Kongo. Dobra, bla bla bla, jakieś nowe rękawiczki dostałam. One są takie same. Iwan ma okres. Jak nie mam czerwonych oczków? Mam czerwone oczki, tylko nie zawsze to jakby się ze sobą... co ja tu mam? Aha, Kari. Kari, gdzie ja mam Kari to? Tutaj? Okej. Who are you? Przed chwilą z tobą rozmawiałam, nie? Dobra, nieważne. Ale mnie nie obchodzi keyboard controls. Nie chcę tego. Ja tu jakieś skille dostaję, super. O, chcę to mieć. Save. Pies mi i ojczy, bo przestałam ją głaskać. O! Koty mnie czasem też tak męczą. O, mam kogoś zabić. Jak miło. Nareszcie zabijamy. Jej! Moja super moc. Ha! Czuję się taka super moc zabijać. To, że kogoś przerażam, mówią mi koleżanki. O, dziękuję bardzo za followka, Polish Doktor. już byle koleżanki, jejku, aż sam siebie... Co? Hubert! Ty spałeś. Aha, bo ja zbieram jakieś rury. Zbieram jakieś rury. Action this. Zabijamy! Mordujemy! I zbieramy rury. Super. Już się nie biję, bo zebrałam rury. Ale ta gra wygląda sympatycznie. Ktoś mi streści sens tej gry. No, może ktoś na czacie ci streści. O, dostałam nowy scyzoryk. Nie, to. To. Tam to jest gdzieś.
Dobra. Nowy scyzoryk założony. Job well done. Dostajemy nowe rzeczy. Super. Grind, grind, grind. Tak, tak można skrócić tą grę. Level sam się nie bije. A, you're going places. O, i tu znowu się będziemy bić. Bo ten skubaniec trzyma naszego Jody. Naszą Jody. Swoją drogą, to imię kojarzy mi się bardzo z tym. Z tą bajką Disneya. Jak ona się nazywała, Boże? Zwierzogród. Tam też była Jody. Tylko, że była królikiem. Cocoon! Time for rematch! No, powiedziałam. Ralph DeMarco. No to w sumie też. This time... O Boże, jakiego rage'a ma ta moja postać teraz. Tak, tak. Już ja ci dam się pokonać. Niebieski kolesiu. No, czemu on ode mnie ucieka? Tam i prostak. Może nawet życie mnie schodzi. That was nothing. Ale jeśli chodzi o gry, w których są poziomy, to mam duży poziom w DBD. Co do Jody kojarzy mi się z Beyond tylko. A 22-22? Naprawdę. Szaleństwo. I don't have time for this. Nowe rzeczy! Nowe super rzeczy dostałam. Dobra. Move along. Move along. I znowu portal. Teraz będziemy się bić na pustyni. Hey you, suspicious! Hey you! Jak to? O nie, spadłam! No, czemu ona nie chce... Never mind. Tam był zamaskowany psychol. Boże. O, teraz jesteśmy jak w Minecrafcie. Tak swoją drogą ostatnio mi się zachciało grać znowu w Minecrafta. Tylko wiem, że nie mogę na to tracić czasu, bo mam masę innych gier do przejścia. I to jest smutne. O, nie uwalnia się tego Cosia? Pick up. This isn't what I like. Jak mam tym rzucić? Aha! Więc strzelam kurami? To jest weird. O, tu jest jakiś action. Aha! Jakieś robale spod tego wylazły. Super.
ogóle tak sobie pomyślałam, jak zawsze wszyscy mówili, żeby mogli grać do jakiejś czwartej i ekspić jakąś tam grę, w którą akurat grali, a mi się zawsze chciało spać i jak grałam nocki, to już po pierwszej chciało mi się spać. Nie, ale ja swoją drogą też tak miałam. Pamiętam, że jak tak zrobiłam sobie troszeczkę wolne i właśnie chciałam specjalnie w nocy posiedzieć nad jakąś grą i tam poekspić albo coś zdobyć i w ogóle tak super. No to właśnie koło drugiej zaczynało mi się chcieć spać i to w ogóle nie miało sensu. To jest takie... To są jakieś brzydkie bagna. Slimy! O, jakieś portki poleciały. Ale pewnie gorsze. Minecraft zawsze na propsie. Zaśniesz podczas grania i wtedy zrozumiesz, dorosłeś. No właśnie. Ej, taksówka. Juu. Ej, czemu oni mają tyle życia? Dobra, nie będę się z nimi bić. No do tej wody chyba nie można było wskakiwać, bo ona jakiś śluz zostawia. O, właśnie. To tak by the way. A, nie. Tutaj. Tutaj idziemy. Niebieskie trzy. Sprite z drzewa, no. Ktoś tu leży martwy! O my gy! I tu jest pełno tego śluzu. Jasne, wpadnij w każdy możliwy śluz. Fuj! Fuj! Sirczuj go. Sirczuj. Takie dum, dum, dum. Dobra. O! Jakiś podejrzany typ ucieka bardzo powoli, ale nie ruszymy za nim. Musimy poczekać, aż przebiegnie przez niebieskie drzwi. Czekajcie, bo ja tu coś super dostałam. Aha, skill pointy. Dobra, może być... Co ten woźny? Powracamy do słynnego parkoura, a nie początkowych escape. No, coś ten deseń. O, teraz go musimy super... Super go musimy gonić! Kosiarka, pośpiesz się. Wiedziałam, że spadnę. Się dostaje jakiegoś super speeda. To trzeba w odpowiednią stronę. Boże drogi. Nie. Koleś nam ucieknie. On tu przełącza jakieś dźwignie i nicza. What the fuck? Przełącz! Przełącz! Nie! Jak to? O! Jesteśmy na super platformie. I teraz? O! I pojechał wagonikiem! Jak w Minecrafcie! Super go gonisz! Dzięki! Pull the lever! Dobrze. Dawaj, wagoniku. I te oczy po prostu! Kosmos! Screenshot! O mój Boże. Daleka to trasa była, że ja nie mogę. To ona zrobiła ci dźwięk. Oh my god.
A, coś zebrałam. Te oczy cukierek i ciasteczek. No, taki kawaii. Kawaii. Zium, zium. I teraz znowu chyba idziemy do tego kolesia już trzeci raz walczyć znowu z tym bossem. Tak mi się wydaje. Hey, you, suspicious! Suspicious! Nie walczę już z bossem. Już mi raz wystarczy. Kloca zostawi. O, dziękuję bardzo za followka, Katarynka. Dziękuję. Teraz wszyscy są niby dla nas mili. Ale tak nie do końca, bo oczywiście będziemy po raz kolejny walczyć z bossem. Low stamina. Tak. Ja zezarłam tego kloca. I tu ważne jest, żeby nie wyjść z tego pomieszczenia. Oh my god. Mind your own business. Okej. Dziękować. Dostałam jakieś nowe buciki. Dobra. Leave me be. Leave me be. Nie zostawiam cię, bo ja potrzebuję expa. Exp się sam nie bije, znaczy level się sam nie bije. You can do it! Oczywiście, bo ty nic nie robisz, tylko tam siedzisz. Nawet mu tej dzidy w tyłek nie potrafisz wbić. Sobie patrzę, jak w to grasz i mi się przypomina twój gameplay z Diablo 2 na YouTube. O mój Boże! To był kosmos. To mnie przeraża. Jako berserk chyba nie będziesz się trudziła uciekaniem. No, przynajmniej tyle, że tutaj nie muszę za bardzo dodżować. Ale tu i tak, w sumie tu i tak blokują przejście, ale można ich ominąć, z tego co pamiętam. No ale to nie będę wychodzić z tego pomieszczenia. Proste w sumie. A! Nie, nie, nie. Przebrzydły bosie. Uff. No, to nie było wcale takie proste. Sprawdziłam na wiki, pisze, że Jody to facet. No, właśnie tak myślałam, że to Jody to facet. No, Polish Doctor tak przypuszczam. No, bo on wygląda jak facet, Jody, a mimo wszystko, no... Nie wiem, to jest, Jody się kojarzy z damskim imieniem, nie? Ale... no cóż. Jej! O, dostałam kaczuszkę! Czy ja dostałam kaczuszkę? Inwentory... Dostałam kaczuszkę! Double click. Ale tu nie mogę chyba. Czy mogę? Nie mogę tego użyć. To za bullshit.
Ja chcę kaczuszkę. Koleś, daj mi zadanie i chcę stąd spadać. Tak, będę ujeżdżać ptaszkę. Mogę już? Mogę już? Ta ptaszka. Nie chcę tego spadać mi z tym. I. Siedzę na głowie tak swoją drogą. Nie mogę go dosiąść niżej. Boże, mam wściekłego ptaka. Hony gry, jak to wygląda. Nie mam pytań. O mój Boże, mroczna kosiarka i jej ptak. Zrobię screenshota. Jakbyś potrzebowała pomocy kiedyś, to gildia z dzawę miecze? Chętnie pomożemy w jakichś dungeonach, czy to jest okej? Okay, bardzo dziękuję. Ja na razie jestem już w gildii. Kobieta z ptaszkiem. O mój Boże. Jak się czujesz mając ptaka? Całkiem przyjemnie, muszę wam przyznać. O nie, mój ptaszek się zepsuł. A nie, nie zepsuł się. Dobra, już myślałam. Będę tak na ptaszku wieki. Albo on nie może wskoczyć w ten wyższe jakby rzeczy. Też zawsze chciałam mieć ptak. Oh my god. Jedziemy na ptaku. A jak się będę biła? Aha, to ten ptak znika. Wow. Przez chwilę nie patrzyłem, co się dzieje, tylko słuchałem, a tu jakiś ptaszek Ani. Tak, gra spełnia moje marzenia. A, no to idzie tu. I tutaj. No, no, psychodeliczny. Baterię wymienić. O, jakieś nowe miejsce. Jo. Ej, ptak mi się zepsuł. Gdzie jest mój ptak? Ja chcę na ptaku. No, co mnie bijesz? No, ptaka mi zepsułeś znowu. Fuck you. Us traders are everywhere. Come back anytime. So, thank you. No, koleś mi jakiś bije. Fuck off. No. Us traders ja tu zadanie przyjmuję, a tu mnie ktoś bije. Take care. Take care. Taka też masz pod 7? Czemu tak daleko? A tu nie mogę. Nie, tu nie... Może tu nie działa. Zostawmy to na razie. O, epicki wjazd windą. Jej, coś zabrałam. I idę z powrotem. I zjazd epicki windą. Z, aha, okej, okay, dobra. A faktycznie, bo on tu jest na dole, racja. Nie zwróciłam uwagi, Shaxi, dzięki.
Okej. Okay. So, we meet again. Swoją drogą, jak on wygląda. Z tą czupryną na głowie. Dostałam kask. O nie, pamiętam, te kaski to jest jedyna rzecz, którą widać na tej postaci i one są beznadziejne i ja ich nie będę nosić. Bo one są brzydkie. Więc nieważne jakie mają staty, ja ich nosić nie będę. Już jesteś dalej w fabule ode mnie. Serio, Shaxi? Ja w sumie tą moją postacią drugą to chyba gdzieś tu byłam, albo trochę dalej. Jakoś tak mniej więcej. No i tak już będziemy z nim długo kończyć powoli. Ma hajs na szyi? Może. Kiedyś tak się dzieciom przyczepiało. A nie, to jeszcze tą misję robiłam, pamiętam. Kiedy z dziecią się tak przyczepiało klucze na szyi, czy coś takiego. My Little Pony, okej. Okay. ale za Maple Coin można wydropić czapkę szlamika. O, urocze. O, wchodzimy i będziemy się bić. To są faceci w czerni. Swoją drogą, to jest chyba las? Nie, to albo to jest facet? Nie wiem. Nie, to jest chyba facet, a ja myślałam, że to jest laska wtedy. Jak grałam pierwszy raz. Yes, sir! Defeat them all! Takie słabiaki. Ja nie wiem. Na mnie berserka. You got secrets to sell? Jej! Wow, dostałam lebla. Czekajcie, dostałam lebla. To będę w strength szła. No. Tutaj mam wszystko. Dobra, to sobie wezmę. To jest fajne. Mi się podoba. Tu jakąś skrzynkę dostałam. Tu jeszcze coś mam. Dobra. Skrzynka. Co ja z nią zrobiłam? Ja ją chciałam otworzyć. A, dobra. Co to jest? Jakaś kapotka. Gdzie ją mam? Tutaj. Physical resistance. A te rękawiczki też widać na mojej postaci. Fuu, ale brzydko. Ogólnie jak masz jakiś outfit na głowę, to czapki nie widać, tylko musi być ładna, jak na przykład czapka szlamu. A to dziwne, bo jak grałam wcześniej, to było widać jakiś tam kask, który dostałam. Kapotkę. Jest też pierścionek ze szlamikiem. O, polecam bardzo bezpieczną metodę, żeby dzieci się nie gubiły, co? Zdjęłam je i zakopałam w piaskownicy. Nigdy już ich nie znalazłam. O Boże, klucze w piaskownicy, serio. Jezu. Płaszczyn nie widać, bo masz skrzydła. Aha. O, więcej facetów w czerni. Boże, jak oni się creepy uśmiechają. But now you're going to pay. No, zobaczymy, kto tu zapłaci. No, dajecie. Dajecie! Jej! Wszyscy pokonani! Jeszcze wpadłam w kwiatka. My words aren't cheap. O, miecza dostałam nowego.
zwykłe miecz. What do you need to know? Okej. Okay. Dobra, moi kochani, to chyba będziemy kończyć. Wyjdę stąd tylko i... A co to jest? Masę rzeczy mi się nazbierało. Ale z tego, co słyszałam, podobno nie można tu sprzedawać rzeczy, tylko się potem je wyrzuca. Białas nazywa się Black Star. A, to są te baloniki. No dobra, to jeszcze zrobimy tą z balonikami. Nie, zrobimy tylko zadanie z balonikami i kończymy. Bla, 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 bla. Baloniki wsadzimy tu na razie. No. Aha, tak się używało. Jo. Ktoś tu lata na nie wiadomo czym. Czekajcie, jak się tego puszczało. Sukces! I się experience dostaje. U każdego kupca możesz je sprzedać, a jeśli nie są powiązane z tobą, to możesz też sprzedać innym graczom. O! To fajnie. Nie, bo słyszałam od Howarda, że podobno nie można sprzedawać. Ale to spoko w takim razie. Dobra, to będziemy kończyć. I'm fine with the curse. No to jesteśmy w sumie blisko mojego 19 levelu. No tutaj mam 19, tutaj mam 15. Yeah. Ale mam brzydkie rękawiczki do tego outfitu. Jezus Maria. Tragedia. Dobrze. To ja w takim razie wam bardzo dziękuję. Robimy sobie quit. Tak swoją drogą, patrzcie na to. Jaki słodki króliczek. O Boże. No, jakbyście mieli ochotę na więcej, to zawsze można spróbować jeszcze pograć w Maple Story. Jak coś, to zachęcam do grania. I jeszcze, jeżeli macie ochotę, to Howard nagrywał też na swoim kanale First Look z tej gry razem z Młotką. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, to też zapraszam na jego kanał. Może wam wkleję tak ładnie. Będę taka dobra i wkleję, mimo że Howarda z nami nie ma. Miał być, ale niestety on coś tam ogarniał innego. O. Jakbyście mieli ochotę, to możecie sobie zobaczyć, to jest z Młotką nagrywane. Są dwie części. Całkiem spoko. No, to dzięki bardzo za to, że byliście i do usłyszenia na przyszłych live'ach. Może nawet jutro. Zobaczymy jeszcze. No. Trzymajcie się i pa, pa.